Hejka! Ostatni filmik z ocenianiem fit TikToków bardzo Wam się spodobał, bo coraz więcej oznaczeń jest mojego profilu właśnie pod innymi fit TikTokami, dlatego dzisiaj zrobimy sobie kolejną serię właśnie z oceniania fit TikToków. Zobaczymy, co tam ciekawego dla mnie przygotowaliśmy. Przygotowaliście w sumie, bo to Wy mnie oznaczaliście, więc lecimy! A jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to cześć, ja jestem Martyna i jestem magistrem dietetyki klinicznej i tutaj na kanale uczę zdrowych nawyków żywieniowych. W taki bardzo łatwy, przystępny, pyszny sposób, żebyś za pomocą tych nawyków mogła cieszyć się zdrowym ciałem, samopoczuciem oraz świetną energią. A więc zachęcam do oglądania, bo będzie dzisiaj ciekawie. Tak swoją drogą dzisiaj umyłam włosy i po prostu pozwoliłam im wyschnąć i zrobiły się takie kręcone, to są takie moje naturalne włosy. Dajcie mi znać koniecznie, czy lepiej mi w takich włosach, czy lepiej w prostych włosach. Jestem bardzo ciekawa, ja się nie umiem zdecydować. Ja, jak widzę siebie w tych kręconych, to nie do końca chyba się czuję. Nie wiem, co się zawsze chciałam mieć proste. Wiadomo, każda dziewczyna, która ma kręcone, chce mieć proste i na odwrót, więc po prostu liczę na Waszą opinię. A my już nie przedłużamy, tylko oceniamy te TikToki. Czy wiesz, że niejedzenie może wydłużyć Ci życie? Okresowe posty aktywują sirtuiny, czyli geny długowieczności, które pomagają walczyć z chorobami oraz spowalniają starzenie się komórek. Brzmi jak reklama anoreksji. Nie, no tak naprawdę to... No, słuchajcie, oczywiście tutaj mówi się często o tym, że jak się nie je, to jest ten proces, tak, że organizm na przykład zjada te komórki nowotworowe i tak dalej. Natomiast tak naprawdę to nie ma takich jednoznacznych badań na ludziach, które by takie coś potwierdzały. Tak naprawdę tutaj mówi się o tym, że ten autor oczywiście tego filmiku mówi o tym, że jak właśnie ten taki post, tak, rozumiem, że przerywane, okresowe, tak. Tak naprawdę mówi, że mogą zapobiec wielu chorobom, ale tak naprawdę to właśnie jest zachęta dla osób, które mają złe nawyki żywieniowe, że ale po co będziesz miał nawyki? Wystarczy nie jeść przez jakiś czas i tak ustrzeże się przed tymi chorobami. No nie tędy droga, a nie tędy droga. Oczywiście tutaj podstawą jest nauka tych zdrowych nawyków żywieniowych, a uwierzcie mi, że zdrowa, zbilansowana dieta, obfita na przykład witaminy, w składniki mineralne, dużo warzyw, owoców, błonnika, również ustrzeże nas przed wieloma chorobami, dlatego nie propsuję, lecimy dalej. Aby polepszyć swoje trawienie, gdy zjemy coś więcej, albo ogólnie jeśli mamy problemy z trawieniem typu wzdęcia, gazy, niestrawność, zatwardzenia, pocierajmy te dwa punkty tutaj ze sobą. To tak naprawdę tutaj, gdzie zaczyna się nadgarstek, zaczyna się nasza dłoń, pocierajmy tutaj je tuż przed jedzeniem i po jedzeniu również. W medycynie ajurwedyjskiej, ale też i w medycynie chińskiej, te dwa punkty, ich ucisk, pocieranie lub delikatny masaż wspomaga nasze trawienie. A jak lepsze trawienie, to lepsze samopoczucie. 90% serotoniny tworzy się gdzie? W naszych jelitkach, więc pomóżmy naszym jelitom pracować. No tutaj jest ajurwedyjska metoda. Ja nie znam się na ajurwedzie, nie będę się na ten temat wypowiadała, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Natomiast znowu wracamy do punktu wyjścia. Zjesz burgera z McDonalda? Patrzyj sobie nadgarstki, a łatwiej się strawi. No nie tędy droga, naprawdę, nie wiem, tutaj podobno są jakieś odniesienia naukowe, tak, ta pani publikuje, sciencedirect.com, zobaczymy w ogóle sobie, z jakiego to jest okresu badanie, czy to jest jakieś lat 60., czy jakieś aktualne, natomiast tak czy siak pamiętajcie o tym, że no tutaj mimo wszystko ta dieta, zdrowa, zbilansowana nawyki, a nie, że najemy się golonki, a potem sobie potrzemy nadgarstki i wszystko już gra, nie? No jest to badanie z 2009 roku, więc dość takie wiekowe bym powiedziała. Natomiast ja nie mówię, że to nie działa, może to działa, nie wiem, nie przetestowałam tego na sobie. No jedno jest pewne, z pewnością nic nie może to zaszkodzić. Jak sobie będziecie pocierać nadgarstki o siebie, no nie wywoła to żadnych negatywnych skutków zdrowotnych, więc może akurat komuś pomoże, jak ktoś ma zaparcia, problemy jelitowe, proszę bardzo. Można próbować, ale ja nie wiem, czy to tak na 1000% działa, ale pamiętajcie o tym też, że to nie jest tak, że się objemy i wtedy możemy sobie pocierać nadgarstki, wszystko będzie git, tylko tutaj po prostu trzeba i tak zdrowo jeść, unikać sytuacji, w których po prostu jemy ciężkostrawne jedzenie i będzie okej wszystko, no nie? Więc rozsądek.
Nie wiem. Chyba idę na emeryturę. No nie, 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 nie robimy, tak nie robimy, tak nie eliminujemy produktów bezpodstawnie, bo tak, bo chcę schudnąć, to tak nie działa. Można jeść pieczywo, można oczywiście jeść ziemniaki. Zresztą ziemniaki mają chyba 70 kalorii w 100 gramach. No to halo, no proszę was. No nie, nie robimy czegoś takiego absolutnie, no nie ma w ogóle potrzeby eliminowania takiej grupy produktów. Wystarczy wszystko iść z rozsądkiem. Oczywiście do tego, że jak ktoś chce schudnąć bez liczenia kalorii, ograniczenie produktów przetworzonych i produktów takich wysokokalorycznych, na przykład jak czekolada, jak na przykład jakieś, nie wiem, żelki w ogóle, no sprawdzi się jak najbardziej, więc pod tym punktem się zgadzam. Natomiast odnośnie eliminacji pieczywa czy ziemniaków, uważam, że jest to bezpodstawne, niepotrzebne i ziemniaki nie mają dużo kalorii. Pamiętajcie, że zawsze na więcej kalorii ma to, z czym wyjecie ziemniaki, a nie same ziemniaki. A chleb jest super w ogóle źródłem błonnika, w sensie oczywiście chleb pełnoziarnisty, żytni, tak? Więc tak naprawdę nie ma konieczności eliminacji. Ja nie polecam. Nie polecam. U mnie pacjenci jedzą chlebek. Studentka dietetyki na śniadanie, czyli zasada 80/20. Dzisiaj wyjątkowo wytrawne śniadanie, także biorę sobie bułę i daję na nią szynkę. Ogórek kiszony, papryka. Więcej papryki, ogórek, serek Danio, bo nie jestem u siebie w domu, normalnie wybrałabym skyr. Troszeczkę keczupu i mamy pyszne śniadanie. Nie musicie jeść nie wiadomo czego, żeby dobrze wyglądać, pamiętajcie. No jest tutaj spoko śniadanko, jest to bułka z szynką, warzywami i do tego serek. Jest jak najbardziej w porządku, ja już oceniałam też w sumie filmiki z jedzeniem Wiktorii Jaroniewskiej. No i ona ma takie bardzo rozsądne podejście do tego jedzenia, tak? No nie wiem, nie je tylko owsianek na wodzie, które mają 100 kalorii. Tylko rzeczywiście tutaj jest kanapka, tak? Mamy warzywka, no w sumie mamy wszystko tak naprawdę, czego nam potrzeba. Więc daję okejkę. Jak jeść zgodnie z cyklem? Nasz cykl rozpoczyna się od fazy folikularnej. Pierwszy dzień po skończonym krwawieniu to jest pierwszy dzień cyklu, nie okres, to jest końcówka cyklu. Pierwszy dzień, wtedy kiedy twój metabolizm zwalnia, twój apetyt też spada, twoje zapotrzebowanie kaloryczne spada, to jest czas, kiedy możesz na przykład spróbować trochę diety ketogenicznej, możesz poeksperymentować z postami, możesz sobie zrobić mniejsze porcje, po prostu nie masz takiego apetytu, nie masz takiego zapotrzebowania, więc tutaj można podkręcić tempo metabolizmu i podkręcić na przykład tempo odchudzania poprzez właśnie zmniejszenie porcji czy częstotliwości jedzenia. Zachęcam bardzo serdecznie do jedzenia wysokiej ilości kiszonek, probiotycznego jedzenia, ponieważ już przygotowujemy ciało, nasz system eliminacyjny, wątrobę, mikrobiom na większe ilości estrogenu, który do czego dojdzie podczas owulacji. Tak, no oczywiście tutaj ten pierwszy dzień cyklu rzeczywiście często cechuje się tym, na przykład, no, że kobiety mają skurcze miesiączkowe, boli nas brzuch, nie mam aż takiego dużego apetytu. Zgadzam się, ja tak przynajmniej mam. Natomiast to nie jest dobry czas, żeby próbować diety ketogenicznej. Nie, w sensie po co? Po prostu no słuchać swojego ciała, jeśli nie czujecie aż tak dużego apetytu, to nie jestcie aż tak dużo. Po prostu słuchajcie tego, co wam mówi ciało i będzie jak najbardziej w porządku. Natomiast podkręcenie tempa odchudzania poprzez dietę keto lub post? Nie, nie zgadzam się z tym. Oczywiście tutaj nasze ciało potrzebuje białek, tłuszczy, węglowodanów, niezależnie oczywiście od tego, czy mamy pierwszy dzień cyklu, ostatni, środkowy, czy 40. Nie, dobra, 20. Ale no nie, w sensie jasne, słuchanie swojego ciała jak najbardziej, kiszonki jak najbardziej, jest to super w ogóle produkt obfitujący oczywiście w wiele składników mineralnych i odżywczych. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o sam aspekt tego, że w pierwszy dzień cyklu możemy przejść sobie na dietę keto lub post, to po co? Nie ma takiej potrzeby. Tak naprawdę to w sumie nie ma to większego znaczenia, bo jak przykładowo nawet w jeden dzień zjecie mniej, a potem w drugi dzień, trzeci dzień zwróci wam apetyt, będziecie mieli ochotę na czekoladę, no to nadrobicie to wszystko, nie? Więc lepiej po prostu sobie słuchać swojego ciała i zjeść z rozsądkiem to, na co mamy ochotę. Lecimy dalej. Dziś zaczynam moją dwumiesięczną dietę, która, 2 miesiące dietę, która pozbawi mnie 15 kg. No, nie musicie być ekspertami chyba, żeby wiedzieć to, że
schudnięcie 15 kg w 2 miesiące to jest dość niezdrowe tempo, zwłaszcza, że tutaj dziewczyna nie wygląda na otyłą. No nie. Nie jest to dobre, no pewnie tutaj jest mowa o jakiejś restrykcyjnej diecie, natomiast nie wiem, nie będę tutaj strzelać, jak nie mam pojęcia, na jakiej diecie będzie ta dziewczyna, ale jednak mimo wszystko uważam, że 15 kg w 2 miesiące to jest zbyt duża redukcja masy ciała. Po pierwsze, skutkuje ona często efektem jojo, bo jesteście na zbyt dużej restrykcji żywieniowej, czyli ograniczacie sobie maksymalnie praktycznie wszystko, co lubicie, przez co potem po zakończeniu tej diety rzucacie na to wszystko i brzuszek wzrasta. No, ale wiecie, że tkanka tłuszczowa nie że ciąża, ale no dobra, w każdym razie. No i drugą rzeczą oczywiście też jest to, że tak naprawdę to tak duża utrata masy ciała może również wiązać się z wieloma niedoborami, na przykład niedoborem żelaza, oraz możecie czuć się osłabieni i mogą wypadać wam włosy, więc nie polecam. Tak jak w sumie złota zasada i złote powiedzenie mówi o tym, tak jak nie przytyliśmy w miesiąc, tak nie schudniemy tego wszystkiego w miesiąc. Na to potrzeba czasu, czas, cierpliwość, konsekwencja, złote zasady. No, a dziewczynie tutaj zwierzaczek życzę wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że zrezygnowała z tej diety szybko i nie będzie się zbyt bardzo ograniczać. Lecimy dalej. O nie, ja nie jem w ogóle żadnych zup. Już ponad rok ich nie jadą. Serio? Przecież trzeba jeść gorące, płynne jedzenie. To jest dobre dla żołądku. Faktycznie bulion zawiera najbardziej szkodliwe składniki z mięsa. Ugotowane warzywa już nie zawierają takiej ilości witaminek i minerałów. Plus do tego, szczerze mówiąc, nie mogę najeść się zupą, więc dla mnie to są puste kalorie. No dobra, ale co z potrzebą organizmu w płynnym jedzeniu? Lepiej zjesz normalny posiłek, a później wypij kawę lub herbatę. Będzie to dla Ciebie na pewno zdrowsze. Okej, dobra. Więc tak, tutaj jeśli chodzi w ogóle o ten filmik, no to zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego, że nasz organizm musi jeść gorące jedzenie. W sensie, wiadomo, fajnie sobie zjeść ciepły posiłek w ciągu dnia, jest to jak najbardziej fajne i takie przyjemne, natomiast to nie jest coś takiego, że my, nie wiem, będziemy jeść cały dzień kanapki, a potem nasze ciało padnie, bo nie zjedliśmy czegoś gorącego, no tak to nie działa. Po drugie, no zgodzę się z tym, że warzywa z zupy no nie mają aż tak dużej wartości, jeśli chodzi w ogóle o minerały czy witaminy, no bo podczas gotowania to jednak dużo nam tego ucieka. Natomiast no, jeśli ktoś nie lubi zup, to nie musi ich jeść, ale jeśli ktoś lubi zupę, to może jeść. Proszę bardzo, jak kto woli, jak kto lubi. Tutaj jeszcze chodzi o te płyny, tak tutaj mówiła ta osoba. No to jeśli chodzi o te płyny, to nie ma czegoś takiego, że musimy jeść płynne jedzenie. Musimy pić płyny, bo oczywiście płyny są bardzo ważne, żeby pić 1,5-2 litra płynów dziennie. Natomiast nie ma czegoś takiego, że my musimy jeść płynne jedzenie. No to nie ma czegoś takiego, że trzeba uzupełnić normę na płynne jedzenie. Tak to nie działa. I tutaj jeszcze było o piciu herbaty do posiłku. Tutaj Szmeksy, który również jest dietetykiem, napisał właśnie w komentarzu, że herbata zmniejsza wchłanianie żelaza do posiłku. I to jest prawda. Więc przykładowo, zwłaszcza jak macie niedobór żelaza i na przykład jecie posiłek, który ma zwiększoną ilość żelaza, typu na przykład albo jakieś czerwone mięso, albo nie wiem, no szpinak i w ogóle, chociaż to nie ma aż tak dużo tego żelaza, to nie pijcie do posiłku bezpośrednio herbaty, z tego względu właśnie, że herbata zawiera składniki, które mogą właśnie ograniczyć wchłanianie tego żelaza. Taka złota uwaga, a jeśli znowu macie niedobór żelaza i chcecie zwiększyć wchłanianie żelaza, warto na przykład skropić taki posiłek cytryną, sokiem z cytryny, tak? Dodać do niego paprykę, która również ma dużo witaminy C i wtedy zwiększa się to wchłanianie tego żelaza, bo witamina C odpowiada za zwiększone wchłanianie żelaza. Lecimy. No i tutaj już na początku ciśnienie mi trochę wzrastało, jak widziałam, że nie jest do 18 w ogóle, ale znam ten dźwięk i domyślałam się, że tutaj właśnie będzie chodziło o to, że to jest nieprawda, jeżeli liczy się oczywiście balans i zdrowe odżywianie i deficyt w odchudzaniu. Tak, dokładnie. No nie ma magicznych sposobów na odchudzanie, nie ma żadnych typu, że banan odchudza, jabłko odchudza, grejpfrut odchudza. Tak jak to sobie kiedyś Warsow powiedziała, że jabłko odchudza. To tak nie jest, nie ma żadnych produktów odchudzających, a tutaj zgadzam się z Natalią. Liczy się oczywiście to, żeby w odpowiednim czasie schudnąć, jeść odpowiednie rzeczy i tutaj oczywiście trzeba być cierpliwym i konsekwentnym. To jest złota zasada, kochani, złota zasada wszystkiego.
trzy porady, które ułatwią ci odchudzanie. Przed posiłkiem wypij 2 szklanki wody. Jedz 2 lub 3 posiłki dziennie. W każdym posiłku dostarczaj przynajmniej 30 gram białka. Dobra, no to tutaj Wiktor Jermak. Okej, jeśli chodzi o te porady odnośnie odchudzania, które mogą nam ułatwić to odchudzanie, to tak. Po pierwsze, oczywiście mówiło się o tym w sumie, żeby przed posiłkiem wypijać 2 szklanki wody, no z tego względu, że no, zmniejsza się nasz apetyt, tak? Kiedy my wypijemy i będziemy czymś tacy pełni. Ale czy to jest taka skuteczna metoda? No nie do końca bym powiedziała, może u osób, które mają duże problemy z sytością, to się sprawdzi. Natomiast ja raczej bym postawiła po prostu na dużo objętościowo posiłek, na przykład więcej warzyw dodać do tego posiłku, żeby on jednak był taki bardziej może wzbogacony o te witaminy i minerały, ale żeby nie był kaloryczny, tak? Potem jedz 2-3 posiłki dziennie, totalnie się nie zgodzę, bo tak naprawdę nie ma znaczenia to, ile myjemy posiłków w ciągu dnia. Możemy jeść 5 posiłków, jak komuś tak jest lepiej, można jeść 4 posiłki, można jeść 3 posiłki, jak komu jest wygodnie. Tak naprawdę liczy się to, ile my łącznie, sumarycznie z tych posiłków spożyjemy kalorii, tak? I oczywiście jakie wartości odżywcze. Natomiast nie ma to większego znaczenia, jeśli chodzi o ilość posiłków. I w każdym posiłku dostarczy nie wiem, 30 gramów białka. Ja słyszałam o zaleceniach, które mówią o 20 gramach białka. 30 gramów białka to wydaje się dość dużo. 20 gramów białka wydaje mi się, że będzie wystarczające. No chyba, że jemy rzeczywiście 2 posiłki, no to wtedy trzeba zjeść tego białka więcej, nie? Ale w przypadku, kiedy jemy na przykład 4 posiłki, to myślę, że te 20 gramów białka w posiłku będzie gitara. Dobra, patrzymy dalej. W sensie spoko generalnie jest mówić o tym na przykład, że coś ma ileś kalorii, nie? Ale takie, wiecie, to tak potem działa na psychikę, że to już nic nie wygląda tak samo. Jeśli chodzi w ogóle o spojrzenie na ten produkt, ale już pomijając sam ten aspekt, tutaj dziewczyna powiedziała, że dzienne zapotrzebowanie średnie kobiety to jest 1600 kalorii, no nie zgodzę się z tym, z tego względu, że nasze zapotrzebowanie jest uzależnione od naszej masy ciała, od naszego wzrostu, od wieku, od aktywności fizycznej, od różnych czynników i tak naprawdę w sumie 1600 jest raczej jedno z niższych, no w sumie dzisiaj rozpisywałam dietę pacjentom i miałam naprawdę niektóre szczupłe dziewczyny i ani jednemu nie wyszło takie zapotrzebowanie niskie. Zazwyczaj średnio gdzieś to, tak średnio oczywiście, to jest nie wiem, około 1800-2000 kalorii. Natomiast tak jak powiedziałam, jest to bardzo, bardzo uzależnione od zapotrzebowania kalorycznego. Są osoby, które mają zapotrzebowanie 2500 kalorii, są osoby, które mają zapotrzebowanie kaloryczne 1600, tak jak napisała tutaj dziewczyna. Natomiast nie ma co tak narzucać komuś, jakie ma zapotrzebowanie, nie? Czekam na refren! Halo! Dobra, w każdym razie. No tutaj mamy dużo cukru, mamy taki bardzo słodki dzień jedzenia, natomiast tutaj jest napisane w opisie, że to jest Freedom Day, więc nie wiem, to jest po prostu może jakaś osoba sobie zrobiła odstępstwo od diety. Ciężko tak naprawdę oceniać żywienie poprzez jeden dzień, bo no nie wiem, jak wyglądają inne dni tej osoby, jeśli chodzi o jedzenie. W przypadku, kiedy takie jedzenie wygląda codziennie, no to raczej kiepsko, bo nie jest zbyt pełnowartościowe. Natomiast w przypadku, kiedy to jest jeden dzień, taki cheat day, to nazwijmy, to no się nic nie dzieje, no tutaj akurat nie ma wtedy żadnych ograniczeń, tak? W sensie no, powinno się po prostu iść to, na co się ma ochotę i się nie stresować, żeby trochę ten kortyzol zbić. Ale nie mam zdania. Może by zgubić 5-10 kg? Mam dobry sposób rozpoczęcia dnia. Pół łyżeczki kurkumy, a teraz bomba witaminowa, kieliszek Aiwi i do tego cytryny ile chcesz, może być dodatkowo miód. Smacznego! No tutaj po pierwsze, no to mamy Aiwi, które jest drogie, kosztuje 150 zł za butelkę, a mamy tutaj tak naprawdę zwykłe zioła, które kupi się w sklepie. To pomijam aspekt tego, jeśli chodzi o oczyszczanie, no do oczyszczania mamy wątrobę i nerki, nie potrzebujemy żadnych ziół magicznych, ani nic takiego, chyba że rzeczywiście jest zaburzona praca tych narządów. Szybsze trawienie? No nie wiem, to wszystko zależy od tego, co zjemy tak naprawdę. A odchudzanie? No nie schudniemy od czegoś takiego, absolutnie. Mam nadzieję, że osoby, które mnie obserwują, już wiedzą, że żeby schudnąć, potrzebny jest deficyt kaloryczny.
zdrowa, zbilansowana dieta i wypijanie płynów, tak, wody, nie zupy, tylko wypijanie 1,5-2 litry wody dziennie i dodatkowo też ważna bardzo jest aktywność fizyczna. Natomiast tutaj to forma do czerwca IUI nie. Uważam, że to nie da żadnych magicznych właściwości. Więc nie polecam, aczkolwiek na przykład fajnie jest sobie robić tak poza odchudzaniem już shoty na przykład z kurkumy i pieprzu. Ja na przykład właśnie miałam duże problemy z odpornością, to sobie robiłam i nie wiem, czy to było placebo, czy nie, ale w sumie działało dobrze. No z tego względu, że kurkuma ma właściwości oczywiście przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, do tego można sobie dodać właśnie pieprzu, bo pieprz przyswaja, zwiększa przyswajanie kurkumy o kilkaset procent, więc przykładowo jak ktoś już chce eksperymentować i tak robić sobie takie magiczne szoty rano, to właśnie polecałabym z kurkumy, z pieprzu, wody trochę, może być trochę miodu. Też będzie git, ale nie powiem Wam, że to ma właściwości oczyszczające, odchudzające i szybsze trawienie będzie. Nie, to po prostu może tak jakby długofalowo zadziałać na to, że może Was to ustrzeże przed jakimiś infekcjami. Ale oczywiście to też nie jest pewniak, bo tak naprawdę jedyną taką fajną metodą zabezpieczenia się przed infekcjami jest suplementacja witaminą D i mam nadzieję, że każdy z Was suplementuje witaminę D w okresie jesienno-zimowym. Więc tak, kochani, to by było dzisiaj na tyle. Obejrzałam te TikToki, pod którymi mnie oznaczyliście. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli oczywiście chcecie więcej oceniania fit TikToków, to koniecznie dawajcie znać. Ja tutaj jestem i będę oceniać TikToki, będę naprostowywać te różne sytuacje, bo chcę, żebyście zawsze mieli wiarygodne źródło informacji. Ja oczywiście sama sprawdzam rzeczy, o których mówię i też cały czas na bieżąco zwiększam swoją wiedzę, żeby mieć dla Was jeszcze więcej fajnych materiałów, jeszcze więcej fajnych ciekawostek i tak dalej. Więc ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was na foodbooka, który będzie w przyszłym tygodniu, w czwartek o 17:00. Pokażę Wam troszkę jesiennego jedzonka, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!